Witajcie, drodzy widzowie. Jeśli choć trochę orientujecie się w kwestii religii świata, zapewne nie obce jest wam pojęcie buddyzmu. Ten non-teistyczny system religijny, także filozoficzny, obejmuje dzisiaj swoim zasięgiem kilka państw Azji, głównie południowej i wschodniej. Pewnym zaskoczeniem może być więc dla was fakt, że Europa, kojarzona raczej z religią chrześcijańską, także ma swoją buddyjską enklawę. Gdzie dokładnie ta enklawa się znajduje i jak to się w ogóle stało, że akurat tam buddyzm znalazł tak liczne grono wyznawców? Zostańcie z nami, a już niebawem wszystkiego się dowiecie. Zapraszamy! Tytułowym regionem, który rzeczywiście stanowi największe skupisko wyznawców buddyzmu w Europie, jest Kałmucja, autonomiczna republika Federacji Rosyjskiej położona w południowo-zachodniej części tego państwa u wybrzeży Morza Kaspijskiego. Zamieszkuje ją 275 tysięcy osób, zaś jej powierzchnia to ponad 76 tysięcy km kwadratowych. Stolicą i największym miastem jest Elista. Jak wspominaliśmy, Kałmucja ma status republiki autonomicznej, co formalnie gwarantuje jej artykuł 65 Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Na czele władzy wykonawczej stoi głowa Republiki Kałmucji, zaś władzę ustawodawczą sprawuje parlament. Oczywiście wszystkie stanowione tam przepisy muszą być zgodne z prawem ogólnorosyjskim. Kałmucja to wyjątkowy region, głównie za sprawą jej mieszkańców, czyli Kałmuków. Jak można przeczytać w serwisie internetowym kalmykia.net, wywodzą się oni z ludu mongolskich Oiratów wyznania buddyjskiego. Do XVIII wieku zamieszkiwali regiony wschodnich Chin, jednak w poprzedzającym stuleciu część z nich wyemigrowała na zachód ku wybrzeżom Morza Kaspijskiego. Na południowych terenach dzisiejszej Rosji, pomiędzy rzekami Don i Ural, założyli liczne osady, przekształcone z czasem w Hanat Kałmucki. Jak nie trudno się domyślić, wraz z Kałmukami przywędrował na te tereny właśnie buddyzm. Mieszkańcy regionu dość swobodnie oddawali się swoim praktykom religijnym, do czasu, aż nie dopadło ich widmo reżimu stalinowskiego. Wprawdzie po utworzeniu Związku Radzieckiego Kałmucja uzyskała pewną samodzielność, zaś w 1935 roku stała się nawet Kałmucką Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Radziecką, to jednak już 8 lat później Stalin zdecydował o jej rozwiązaniu i przysiedlił wszystkich Kałmuków, głównie na Syberię. Dzisiaj stanowią oni znaczną większość mieszkańców Republiki Kałmucji, zaś sam język kałmucki ma status urzędowego, na równi z rosyjskim i jest nauczany w szkołach. Warto dodać, że praktykowanie buddyzmu w ZSRR było zakazane, więc Kałmucy przystąpili do odbudowywania świątyń i obiektów sakralnych dopiero w latach 90. Można jednak śmiało powiedzieć, że starania te przyniosły efekty. Złota świątynia w Eliście, zbudowana w 2005 roku, jest największą świątynią buddyjską na Starym Kontynencie. Jej uroczystego otwarcia dokonał sam Dalaj Lama. W świątyni można podziwiać 9-metrowy złoty posąg Buddy, także największy w Europie. Na terenie stolicy Kałmucji znajdują się także liczne obiekty typowe dla religii buddyzmu tybetańskiego, takie jak pagody czy stupy. Region ma też swojego naczelnego lamę, czyli buddyjskiego uczonego, a jest nim Telo Tulku Rinpoche, urodzony w Filadelfii Kałmuk, który obecnie administruje 27 świątyniami, a także nadzoruje pracę 7 innych lamów. Co roku 6 miesięcy Rinpoche spędza w Eliście, zaś pozostały czas ze swoją rodziną w Stanach Zjednoczonych. Warto jednak dodać, że choć buddyzm dominuje w Republice Kałmucji, to jednak jest ona szeroko otwarta także dla wyznawców innych religii. O ile bowiem blisko 50% mieszkańców regionu deklaruje wiarę buddyjską, zamieszkują go licznie także przedstawiciele innych religii, w tym prawosławia oraz islamu. Jako ciekawostkę możemy dodać, że 13% osób mieszkających w Kałmucji uznaje się za uduchowionych, lecz niereligijnych, a kolejne 13% za ateistów. Pomimo jednak takiej mozaiki wyznaniowej, Kałmucja wciąż jest najbardziej buddyjskim obszarem Europy i zapewne pozostanie nim jeszcze bardzo długo. A, i na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Według oficjalnych źródeł, jedną z bardziej znanych postaci kałmuckiego pochodzenia był Włodzimierz Lenin. Jego babka od strony ojca, Anna Smirnow, była bowiem córką ochrzczonego Kałmuka oraz Rosjanki. To prawdopodobnie po niej Lenin odziedziczył azjatyckie rysy twarzy. Wiedzę o pochodzeniu przywódcy Związku Radzieckiego rozpowszechnił m.in. rosyjski historyk i filozof Dmitrij Wołkogonow. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka o buddyjskiej enklawie w Europie. Jeśli się wam podobał, prosimy o łapkę w górę. Jesteśmy także bardzo ciekawi waszych komentarzy. Napiszcie, co was zaciekawiło w Kałmucji i czego więcej chcielibyście się dowiedzieć. No i oczywiście zachęcamy do subskrypcji kanału. Cześć!